Dzisiaj, kochani, poruszymy zagadnienia, które dotyczą nie tylko Izraela, ale też, które będą dotyczyły Kościoła. Trzeba bardzo rozumieć tą różnicę między Izraelem a Kościołem, bo inaczej łączymy zakon z łaską i trwamy w tak zwanym cudzołożnym związku duchowym dwóch przymierzy. Dlatego to, co my się obchodziliśmy, to nie jest Pascha. To jest nowe przymierze, to jest nowa forma obchodzenia tego przymierza, które Pan Jezus zawarł już nie w baranku paschalnym, tylko w swojej własnej krwi. To wino nie jest krwią Pana Jezusa. Ono jest symbolem krwi, która łączy nas w wspólnej społeczności braci i sióstr, uczestników tej ofiary. Natomiast też ten piękny fragment, który rzeczywiście został przeczytany z 10 rozdziału przez brata Czesława, jest bardzo ważny, ponieważ się omija ten fragment często przy Wieczerzy Pańskiej, a on mówi, że Pan Jezus umarł za nas, ale ciałem to my jesteśmy. A więc ten chleb jest symbolem ciała Chrystusowego, które powstało przez złożenie Jego ofiary. Pamiętamy, że Pan Jezus powiedział, zbóż się tę świątynię. Nie miał na myśli świątyni jerozolimskiej, tylko świątyni swojego ciała, które Żydzi zniszczyli, przybijając do krzyża i przebijając bok tej świątyni. Dalej ubiczowanie tej świątyni. Ona została zniweczona, zburzona przez tych ludzi. Ale Pan mówi, ale ja w 3 dni odbuduję nową świątynię ciała swojego. Oczywiście Pan Jezus założył jeden kościół, którego jest głową, a my wszyscy jesteśmy członkami tego ciała Chrystusowego, jeśli mamy tylko Ducha Świętego, bo jest to świątynia Ducha Świętego. Więc to jest bardzo ważne. I dlatego, kiedy czytamy 4 Ewangelie, musimy umieć znaleźć odniesienie do Kościoła. Dlatego, że Kościoła nie ma w 4 Ewangeliach, dlatego to zrozumienie nasze musi być właśnie takie, że Izrael staje się obrazem tego, co dzisiaj mamy rzeczywistością. Dlatego o Starym Testamencie, czy też o 4 Ewangeliach, mówi się o cieniach, natomiast rzeczywistością jest dla nas dzisiaj Pan Jezus Chrystus. Dlatego nie można mylić zakonu ani łaski, nie można też mylić starotestamentowego przymierza z nowotestamentowym. I my nie chodzimy pod zakonem, lecz pod łaską. Nad nami grzech nie panuje, bo w zakonie ludzie żyjąc pod zakonem byli nieodrodzonego serca, musieli grzeszyć. Natomiast my dzisiaj, uwolnieni od starej grzesznej natury, spod jej panowania, mimo że jesteśmy grzeszni według ciała, to jednak żyjemy życiem sprawiedliwym. Dlaczego? Bo Chrystus, który jest w nas, nie jest sługą grzechu. A więc to jest piękna rzecz. Człowiek zbawiony to człowiek uwolniony spod panowania grzechu. Grzech może mieć różne źródła. Na przykład bardzo często tym źródłem tego grzechu jest przywiązanie, czyli stawianie Boga na drugim miejscu. Dlatego Pan mówił, że jeśli kochasz bardziej ojca, matkę, braci, siostry, to znaczy nie bądź moim uczniem, czyli nie można stawiać kogoś obok lub wyżej Pana Boga. Druga rzecz na przykład, która jest też źródłem grzechu, to są rzeczy tego świata. Pismo Święte mówi, nie miłujcie tych świata ani tych rzeczy, które są na świecie, bo one są, bo kto miłuje te rzeczy, nie ma w nim miłości Ojca. Więc następna rzecz, ludzie kochają te rzeczy tego świata i one są albo na równi, albo wyżej stawiane niż Pan Jezus Chrystus czy Bóg w ogóle. Ale trzecia rzecz, która bardzo często się objawia, nawet wśród ludzi religijnych na przykład, w jaki sposób można odróżnić człowieka religijnego od człowieka odrodzonego? Bo bardzo często ci ludzie zmieniają pewne rzeczy, jak na przykład Piotr, prawda? On postawił Pana Jezusa ponad swoją rodziną, postawił Pana Jezusa ponad swoją pracą, ale okazało się, że miał coś, czego Bogu nie złożył. Był nadal człowiekiem religijnym, nawet mienił się uczniem Pana Jezusa i był nim, ale Pan powiedział mu, prawdziwy uczeń musi złożyć też siebie, jeśli nie złożymy swego życia. I bardzo często ludzie religijni mają bardzo silnie rozbudowane ego. To znaczy, że coś nie zostało złożone. A więc mamy tak, albo stawiamy kogoś wyżej Pana Jezusa, albo na równi, albo mamy rzeczy, które stawiamy wyżej niż Pana Jezusa, lub na równi, lub siebie stawiamy na równi z Panem Jezusem, lub wyżej od Niego. I gdzieś jako ludzie mamy gdzieś to umiejscowione. Jedni w tym, drudzy w tamtym. Tak? Piotr na przykład zawsze mówił, ja
się ciebie nie zaprę, ja, choćby oni się wszyscy zapali, widzicie, on ciągle te ja, prawda? Dlaczego? No bo nie zostało złożone. I kiedy przyszła próba, on musiał dokonać wyboru między sobą a Panem Jezusem, kogo wybrał? To, czego nie złożył, czyli siebie, tak? Nie znam tego człowieka. Dlatego, kochani, pamiętajmy o tym, że nawrócenie do Pana Jezusa nie polega tylko na przyjęciu Jego ofiary, ale też polega na złożeniu swojego życia Panu. Tak mówi list do Rzymian. Sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Ale wtedy, kiedy czynisz Jezusa Panem swojego życia, już nie panuje w tobie twoje ja, bo z Chrystusem jesteś ukrzyżowany, tylko panuje w tobie Jezus Chrystus. On się tylko liczy i o Nim chcemy mówić. Następna rzecz bardzo ciekawa, o czym mówi apostoł Paweł. O moim życiu mówić nie warto. No bo skoro ja jest, wiecie, no o nieboszczykach nie wypada mówić źle, a przecież na stary człowiek to był grzesznik, tego trzeba było ukrzyżować, więc źle jest mówić o sobie. Lepiej mówić o Panu Jezusie. O Nim zawsze dobrze, tak? Można, bo nim grzechu nie było. W związku z tym Pan Jezus dla nas jest doskonałym dobrem, którego możemy naśladować we wszystkim. Ale kochani, to był taki trochę wstęp. Natomiast ja przeczytam dzisiaj Ewangelię Mateusza, strona 1055. Dwie przypowieści. Przeczytam o dwóch synach i oczywiście o dzierżawcach winnicy. Jest to 21 rozdział Ewangelii Mateusza, od 28 wiersza do wiersza 46. Jeszcze raz, strona 1055 w tak zwanych przekładach warszawskich. Natomiast jeśli chodzi o Ewangelię Mateusza, to 21 rozdział od 28 wiersza. A jak się wam wydaje, pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: synu, idź, pracuj dziś w winnicy. A on odpowiadając, rzekł: tak jest, panie, ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo. A on odpowiadając: nie, nie chcę. Ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią: ten drugi. Rzecze im Jezus: zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i wszetecznice uwierzyli mu, a wy chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Innego podobieństwa wysłuchajcie. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wykopał w nią prasę, zbudował wieżę i wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał. A gdy nastał czas winobrania, posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce. Ale wieśniacy pojmali sługi jego, jednego zabili, drugiego zabili, tak, zbili, a trzeciego ukamienowali. Znowu posłał inne sługi w większej liczbie niż za pierwszym razem, ale im uczyniono dokładnie to samo. A w końcu posłał do nich syna swego, mówiąc: uszanują syna mego. Ale gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą: to jest dziedzic. Noże, zabijmy go, a posiądziemy dziedzictwo jego. I pochwycili go, wyrzucili poza winnicę i zabili. Gdy więc przyjdzie pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom? Mówią mu: wytraci sromotnie tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym wieśniakom, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce. Rzecie im Jezus: czy nie czytaliście nigdy w pismach? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się. Na kogo by on upadł, zmiażdży go. A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi. I usiłowali go pojmać, ale bali się ludu, gdyż miał go za proroka. Pan Bóg do Jana, wszyscy nauczyciele, których Pan Bóg posyłał, nakłaniali wszystkich do przestrzegania zakonu. Niestety ludzkość, jeśli chodzi o Izrael, podzieliła się na dwie grupy ludzi. Jedni ten zakon przestrzegali, a drudzy od tego zakonu jawnie odstępowali. Co jest bardzo ciekawe w tym wszystkim? Zobaczcie, mamy dwie grupy ludzi. Pierwszego syna, który powiedział:
pójdę, ale nie poszedł. Co to znaczy? Mamy ludzi religijnych, którzy się zgromadzają, którzy oczywiście składają Bogu ofiary, którzy trwają w tej religii. Ale co jest ciekawe, nie czynią tego, co ta religia mówi. I to jest bardzo ciekawa rzecz. Formalnie tak, poglądy zgadzają się. Tak? Stosowanie, zrozumienie Pisma Świętego jest ok. Problem tylko polega na tym, że ci ludzie nie stosowali się do tego w swoim życiu. My mamy rozbieżność między tym, co wyznają, a tym, co praktykują. Natomiast inni ludzie stwierdzają, że zakon nie jest dla nich. Oni nie chcą tak żyć według zakonu i mówią, że porzucili ten zakon i żyli według swoich grzesznych namiętności. I tutaj Jan wzywał zarówno jednych, jak i drugich do opamiętania. I to jest bardzo ważne. Dlaczego to opamiętanie jest tak bardzo istotne? Dlatego, że pierwszym grzechem tych ludzi była obłuda. To jest obłuda. Jeśli na przykład człowiek wyznaje pewne poglądy, ale postępuje wbrew nauce, to znaczy, że jest po prostu obłudny. No i zbudowano taką religię przez faryzeuszy, która mówiła jedno, a robiła drugie. Czytamy, że kiedy ludzie nie widzą kontrastu, bo obłuda i takie rozwarstwienie tego, co mówimy z tym, jak żyjemy, nie jest świadectwem dla ludzi. I są tacy ludzie, którzy mówią, szkoda sobie zawracać głowy. Jeśli tak wygląda ta religia, to my dziękujemy. Lepiej żyć swoim własnym życiem. I to jest prawda. Są ludzie, którzy uważają, że jeśli coś jest prawdziwe, to musi działać. Ja się z tym zgadzam. Jeśli masz młynek do kawy, który nie da się włączyć, to go albo naprawiasz, albo wyrzucasz. Tak? Wszystko, co się nie nadaje, my wyrzucamy, a nie uważamy, że to jest coś fajnego. Wieszamy na ścianę, bo się mop złama, to mop wieszamy na ścianę, dlatego że jesteśmy bardzo do niego przywiązani. Tak nie jest. Wszystko, co nie działa, nie jest prawdziwe. Ja mogę tylko o sobie taką wzmiankę powiedzieć, że dla mnie na przykład, który byłem człowiekiem zero-jedynkowym, jak zobaczyłem, że ludzie mówią jedno, a robią drugie, to zostałem ateistą. A więc to jest bardzo ważne, w jakim kondycji są ludzie religijni i jaki rodzaj świadectwa swoim życiem przedstawiają ludziom. To jest bardzo ważne. I tu mamy właśnie tą drugą grupę ludzi, którzy porzuciło całkowicie zakon, a żyło według ciała, bo stwierdziło widocznie, że w taki sposób lepiej jest żyć, niż po prostu trwać w takiej religijnej obłudzie. Zresztą bardzo często dzisiaj też jawni grzesznicy mówią, a modli się pod figurą, ale diabła ma za skórą. Prawda? No to bardzo często takie porównania są, dlatego że ludzie mówią jedno, a robią drugie. I przyszedł Jan Chrzciciel. Widzieli jego życie. Czy możemy powiedzieć o Janie, który żadnego cudu nie uczynił, co prawda, ale czy Jan postępował inaczej niż uczy Boże Słowo? Nie. Jan żył jak prorok i żył tak, jak mówi Boże Słowo. I oni byli poruszeni bardzo świadectwem jego życia. A potem, kiedy on zwiastował Słowo Boże, oni uwierzyli, ponieważ nie widzieli zaprzeczenia między tym, co mówił, a tym, jak żył. Także jest to bardzo ważna postawa. Dlatego dla nas na przykład jest też napisane, a życie wasze niech będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Prawda? To jest bardzo ważne. Ludzie nie tylko słuchają tego, co mówimy, ale patrzą na nas, jak żyjemy. No i oczywiście okazało się, że ci ludzie poczuli skruchę w swoim sercu, widząc kontrast między sobą a Janem, uwierzyli, że Bóg jest święty, a oni są grzeszni. I tak się zaczęło. Więc przyszli nad Jordan, czytamy, że wyznawali grzechy swoje, byli chrzczeni i byli przygotowani na to, co ma nadejść. A co miało nadejść? Miało nadejść Królestwo Boże. Dlaczego? Bo Król miał przyjść, Mesjasz miał przejść na ten świat. I tak się stało. I Pan Jezus przyszedł. Ale okazało się, że ludzie, którzy takie podwójne życie prowadzą, nie są za bardzo skłonni do tego, aby przyjąć prawdę. Dlaczego? Bo prawda zmienia życie. Ludzie bardzo często przywiązani są nie tylko do swoich poglądów, ale również do swojego stylu życia. Oczywiście ten styl bez Boga jest po prostu stylem bezbożnym, ale bezbożny nie chciałbym, żebyście rozumieli, że to jest złe życie. Może ktoś być piękny żyć, być humanistą i naprawdę fajnym, moralnym być człowiekiem, ale nie ma w tym Boga.
I to jest to. Bezbożny to wcale nie jest człowiek, który jest złym człowiekiem. Nie, to jest człowiek dobry, ale bez Boga. Dlatego wielu tych ludzi było dobrymi ludźmi, ale bez Boga. Jest taka pieśń, 15, tak, na ten świat spoglądam, Wielki Boże, i tam właśnie komuniści zmienili, cenzor komunisty zmienił to słowo, dywizjach bezbożny, grzeszna rzesza, mamy grzesznych rzesza. To jest różnica. Grzesznikiem jest tutaj każdy, ale bezbożnym nie. Nie każdy jest bezbożnym. Bezbożni są tylko ci, którzy nie mają Boga i tyle. Więc oni mówią, o nie, nie, nie możecie napisać bezbożni, bo bezbożni to my. Od razu wiedzieli. Tak? I zmienili na grzeszni. To jest istotna sprawa. Można być dobrym człowiekiem, można być religijnym człowiekiem i być bez Boga. Dlatego faryzeusze mieli z tym problem, bo oni mówili, a co my takiego złego robimy? I wtedy Pan Jezus powiedział wyraźnie, że mają niewłaściwy stosunek do Bożego Słowa, ponieważ nie przekłada ono się na ich życie, bo wtedy jak taki człowiek obłudny jest, to dostosowuje bardzo często Słowo Boże do swojego życia. I to widać na każdym kroku. Nie życie do słowa, tylko słowo do życia. I pokazał im na przykład sprawy rozwodu, pamiętamy, tak? Sprawy troski o starsze pokolenie, czyli o rodziców i tak dalej. Mówi, to wy te przykazania usuwacie, podważacie. Tak? Ja to było prawda. A bezbożnych ma być. Mam śpiewać bezbożnych. Tak. No już. A więc jest to bardzo istotna rzecz. I zwróćcie teraz uwagę taką na to, że przyszedł Pan Jezus Chrystus i to jest przypowieść do faryzeuszy i uczonych w piśmie i saduceuszy, ponieważ Pan Jezus chce im pokazać wyraźnie, jaki był zamiar Boga, jeśli chodzi o społeczność izraelską. I mamy tak. Był pewien gospodarz. Kto jest ten gospodarzem? Pan Bóg, tak? Zasadził winnicę według Izajasza proroka. Jest to Izrael, tak? Społeczność izraelska. Ogrodził ją płotem, czym Bóg zabezpieczył Izraela. Dał im swoje prawa, więc zakon. I ten płot jest obrazem zakonu, który miał chronić właśnie Izraela, aby nie żyli jak poganie za tym płotem, tak? Następna rzecz, wkopał prasę. Prasa służy do gniecenia winogron, więc głównym elementem tej winnicy była nadzieja mesjaniczna, że ma przyjść Mesjasz i odkupić Izraela. I to jest główna część całego zwiastowania, ponieważ cały Stary Testament to nic innego, jak przygotowanie dzieła zbawienia. I następna rzecz, zbudował wieżę. Właśnie w tej wieży to byli ludzie, którzy nazywani byli stróżami. A więc oni mieli pilnować czystości nauki i czystości życia. W tym przypadku to byli oczywiście uczeni w piśmie, to byli faryzeusze, którzy również byli tymi uczonymi, to byli saduceusze, którzy służyli w świątyni, składali ofiary, ale okazało się, że oni wszyscy zawiedli, ponieważ niestety nie pilnowali winnicy, ale pilnowali swoich spraw. Dlatego, kiedy Pan Jezus przyszedł, zobaczył wszystkich Izraelitów jako owce, które się błąkają, ponieważ nie mają pasterza, bo oni nie pilnowali winnicy, tylko każdy sobie rzepkę skrobał. Rozumiecie? Każdy dbał o swoje własne interesy. I Ezechiel mówi, że to byli pasterze, którzy paśli samych siebie, a nie paśli Bożej trzody. Jeśli ktoś miał coś wspólnego, chociaż czytał może o pasterstwie, to nie trzeba tylko owce wyganiać. Owce trzeba się troszczyć. I jest wiele tych rzeczy, które pokazuje choćby Psalm 23, prawda? Trzeba owce bronić, trzeba owce strzec, wychowywać, dyscyplinować, olejkiem namaszczać, czyli leczyć i tak dalej, i tak dalej. Tam jest wiele takich pięknych rzeczy, które są prowadzone. Trzeba, jak się wchodzi na przykład w Dolinę Śmierci Cienia, kiedy się wchodzi między góry ze słońca, na przykład w te cień góry, nagle owce stają się niewidoczne. Znaczy niewidome, tak? Na chwilę tracą wzrok. I co? I wtedy odgrywa bardzo ważną rolę głos pasterza. Nie widzą, ale słyszą. Tak samo i my. Nie widzimy Pana, bo nie chodzimy w oglądaniu, tylko w wierze. I to jest to, że przez ciemności tego świata prowadzi nas Słowo Boże, tak? Jest napisane, że choćbym przed ciemną doliną złeś go się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. To wtedy te owce słyszą głos pasterza. I to ich uspokaja. Pamiętacie takie słowa, czy nasze serce nie pałało, kiedy mówił do nas?
To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, aby w naszych zgromadzeniach, przez to, co mówimy, głosiąc Słowo Boże, abyśmy mogli doświadczać tego pałania serca, że Pan jest, objawia się w Bożym Słowie. No bo taka jest ta sama sytuacja. A więc oni mieli strzec tego zboru izraelskiego i napisane jest, wydzierżawił tą winicę wieśniakom. Co to znaczy wydzierżawił? Że oni nie są panami tej winicy. Ani saduceusze, ani faryzeusze, ani uczeni w piśmie, ani królowie izraelscy. Oni nie byli panami tej winicy. Bo panem winicy jest Pan Bóg. A więc oni się mieli prawo zachowywać tak, jak w cudzej własności. Nie mogą niczego zmieniać, nie mogą o wszystkim decydować, tylko muszą stosować się do poleceń, jakie Pan Bóg im dał. Niestety nie strzegli się, nie stosowali się. Dlaczego? Dlatego, że traktowali winnicę jako swoją własność. I to jest poważny problem ludzi religijnych, którzy chcą zawłaszczać jako przywódcy wspólnotę, która nie jest ich własnością, ale jest własnością Bożą. A jednak oni chcą do siebie tych ludzi ciągnąć, za sobą tych ludzi prowadzić. No i oczywiście, jak mówi Słowo Boże, że pasterz nieużyteczny, to zdziera skórę, goli mięso, prawda? Łamie kości. O, to są takie historie. Dlaczego? Bo on żyje tymi owcami, on żyje z tych owiec i on nie pozwoli sobie, żeby jakaś owca mogła wobec niego po prostu mieć jakieś zastrzeżenia. To jest pasterz nieużyteczny w Zachariaszu jest napisane. I to jest obraz antychrysta, który przyjdzie i w taki sposób będzie pasł również Izraela. Dlatego, kochani, duch antychrysta, jeśli chodzi o przywódców, to jest taki duch, kiedy duch ten sprawia, że ci ludzie nie dbają o trzodę, tylko dbają o swoje własne interesy. Niestety, to jest problem bardzo poważny, jeśli chodzi o przywództwo. Pismo Święte mówi, że nastał czas winobrania. Czas winobrania to jest taki czas owocu, tak? Owocu, kiedy trzeba przyjść i zastosować to wszystko, cośmy robili do tej pory, a tym owocem tutaj jest posłuszeństwo. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale kiedy Izrael wychodził z Egiptu, Pan Bóg, zanim dał im zakon, powiedział jedno przykazanie. Ale niestety oni byli ludem, który cały czas mieli problemy i Pan Bóg musiał nadać im zakon z powodu ich przestępstw, ponieważ oni zawsze mieli jakieś ale do Bożych wymagań. Kiedy Mojżesz mówi, idziemy w prawo, no to oni, a czemu nas wyprowadziłeś, a czemu jesteśmy tutaj, a czemu nad Morzem Czerwonym? Oni zawsze mieli problemy i z powodu tego, że tacy byli, Pan Bóg dał im zakon. Ale jakie było pierwsze przykazanie? O tym czytamy w Księdze Jeremiasza w 7 rozdziale. Tam jest napisane, jedno przykazanie wam dałem. Czy wiecie, jakie jest to przykazanie? Izraelu, słuchaj głosu Pańskiego. Ale Izrael nie chciał słuchać i dlatego z powodu przestępstw. Bóg dał im zakon, zawarł z nimi przymierze synajskie. Jest napisane wyraźnie. Dalej, ten również mówi tutaj o Izraelu. Będziecie moim powszechnym kapłaństwem. A więc nie było wyodrębnionego kapłaństwa w Izraelu. Ale kiedy pokolenia oddały cześć złotemu cielcu, to wtedy Bóg powiedział, a teraz plemię Lewiego będzie moim kapłańskim narodem, moim kapłańskim plemieniem. I oni po prostu, jako jedno z plemion, zostało wyselekcjonowane dla Boga, aby stanowić grupę kapłańską. Ale od początku tak nie było. Od początku tak nie było. Więc widzicie, kochani, czy bardzo często nieposłuszeństwo człowieka potrafi zmieniać niektóre sytuacje, które są opisane w Biblii. I dlatego posłuszeństwo jest napisane, nie wiem czy pamiętacie, w Samuelowej, w 15 rozdziale, że posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie jak tłuszcz barani, ponieważ nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak bałwochwalstwo lub oddawanie czci obrazom. Nieposłuszeństwo jest największym problemem, jakie może być. Zobaczcie, w ogród Eden, z jakiego powodu Adam wyleciał z Ewą z ogrodu Eden? Z powodu nieposłuszeństwa. No niektórzy mówią, a co on tam zrobił? Tylko owoc sobie zerwał. Nie, nie chodziło o to. Był nieposłuszny. Grzech nieposłuszeństwa to jest pierwszym grzechem człowieka. Czy jesteśmy posłuszni, a nie wcale to, co wyznajemy, tylko czy jesteśmy posłuszni temu, co wyznajemy. Dlatego Paweł mówi o posłuszeństwie wiary naszej. Zwróćcie też uwagę na następną rzecz, że
niestety tych owoców posłuszeństwa nie było. Dlatego wieśniacy, którzy nie żyli według Bożego Słowa, a byli napominani przez proroków, oni po prostu charakteryzowali się agresją, tak? Czyli po prostu, jeśli nam nie pasuje prawda, a przecież Pan Jezus powiedział, mówcie prawdę, nie drugim, nie? Jeśli nam prawda nie pasuje, to mamy dwie możliwości. Albo się podporządkujemy Słowu Bożemu, albo będziemy niestety walczyć z tym, kto te Słowo Boże zwiastuje. I to nie ma znaczenia, to będzie Pan Jezus, czy jakiś inny sługa, to nie ma znaczenia. Nie przyjmujemy prawdy, będziemy z nią walczyć. Czytamy, że zbili jednych, drugich zabijali, a innych nawet ukamienowali jako złoczyńców, tak? No i mówi, że cały czas posyłał te sługi, to jest cała historia Izraela, kiedy niestety ci prorocy ginęli, bo zwiastowali prawdę i wzywali do opamiętania i posłuszeństwa Słowu Bożemu. W końcu Pismo Święte mówi, jak mówili do Hebrajczyków, wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg do ojców naszych przez proroków, prawda? Tak było, ale w okresu dni przemówił do nas przez Syna swego, prawda? I tu mamy, Pan mówi tutaj w tej przypowieści, uszanują syna mego, ale wieśniacy ujrzeli syna i mówili, to jest dziedzic, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. Czy tak nie było powiedziane? To jest proroctwo. Pan Jezus prorokował tutaj. Bo oni powiedzieli, no tak, wszyscy w niego uwierzą, przyjdą Rzymianie, zabiorą nam świątynię, a my na szczaw, nie? Co będziemy wtedy robić? To był problem dla nich. Dlatego oni wiedzieli doskonale, że zmiana przymierza, to zmiana zakonu, zmiana kapłaństwa zaronowego na melchizedekowe, czyli lewickiego na melchizedekowe, powoduje, że ci ludzie stają się powszechnym kapłaństwem, więc tracą przywileje, jakie wynikają z tak zwanego kapłaństwa hierarchicznego. Tak, tak. Dzisiaj chrześcijaństwo, które ma duchownych, to również wzór albo naśladowania wzoru kapłaństwa hierarchicznego. Dlatego Pan Jezus Chrystus ustanowił braterstwo. Jest napisane wyraźnie w Biblii, wy wszyscy braćmi jesteście. Nie tytułujcie nikogo, prawda, przewodnikami, nauczycielami, nie wiem, jakimiś tam innymi tytułami, bo kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. A wy wszyscy braćmi jesteście, prawda? I to jest bardzo ważne. Pan Bóg ustanowił Kościół, gdzie jest zarządzanie braterskie. I to jest bardzo ważne. Gdzie bracia stoją na czele, a jak ci bracia dorosną, dojrzeją, staną się uznanymi przez zbór nauczycielami, to wtedy z nich Pan Bóg może powołać starszych, którzy staną na czele oczywiście takiej wspólnoty. I oni będą tymi wtedy stróżami, którzy będą doglądać trzody. Rzeczywiście tak się stało. Wyrzucili poza winnicę, czyli poza Jerozolimę, dlatego że była jedna z ofiar, to było spalanie jałówki poza murami Jerozolimy, na miejscu czystym, gdzie popiół tej jałowicy, potem dodawano do wody i powstała w ten sposób woda oczyszczania. Oczyszczenie. Dlatego Pan Jezus Chrystus, On umarł za nas, aby stał się dla nas właśnie ofiarą oczyszczającą nas naszych grzechów. I dalej jest powiedziane, co Pan uczyni jako właściciel winnicy, kiedy przyjdzie i osobiście stanie przed tymi wieśniakami. I teraz to jest ciekawe, że faryzeusze, idąc w torem myślenia Pana Jezusa, sami weszli w pewną pułapkę. Dlatego, że oni idą za torem myślenia Pana Jezusa. Tak mówią, no to jest słuszne, rzeczywiście. I w pewnym momencie mówi, no to on na pewno wytraci sromotnie tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym wieśniakom. Słusznie. I był taki dzień, kiedy niestety ci wieśniacy, którzy zawłaszczyli ten Boży lud, Bożą winnicę, ponieśli tego konsekwencje. I to w 70 roku się wypełniło, tak? Dlatego, że jak było powstanie żydowskie, prawda, wojna żydowska, niestety, ale w Jerozolimie krew rynsztokami płynęła, ponieważ żołnierze rzymscy dokonali rzezi w Jerozolimie. Jedni mówią, że zginęło 500 000 ludzi, niektórzy mówią, że 750 tysięcy, a byli też tacy, że mówili, że zginęło około 1 000 000 obywateli, nie tylko jerozolimskich, ale tych wszystkich, którzy tam szukali schronienia. Nie wiemy tego, bo nie chodzi tu o daty czy liczby, ale chodzi o to dokładnie, że krew rzeczywiście tych ludzi spłynęła rynsztokami Jerozolimy. Tak?
Czyli mowa jest tutaj wyraźnie, ponieśli konsekwencje. To jest proroctwo, spełniło się dokładnie. I to jest napisane, że Pan oddał to winnicę komuś innemu, tak? A więc jest ktoś inny, kto dzisiaj sprawuje tego typu oczywiście służbę. W innym fragmencie, czyli tak zwanej synoptycznej Ewangeliach, jest powiedziane, że oni w tym miejscu powiedzieli nie, nie zgodzili się. W tym momencie powiedzieli już, że o nich jest mowa i powiedzieli nie, to jest niemożliwe. Tak? Wtedy Pan powiedział do nich tak, a nie czytaliście w Pismach Świętych, co jest napisane, że kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym, Pan to sprawił i to jest cudowne w naszych oczach? Kochani, religia nic nie znaczy, jeśli odrzucimy Pana Jezusa. Nawet chrześcijańska religia nic nie znaczy, jeśli tam centralnym postacią nie jest Pan Jezus Chrystus. To jest tylko religia i tyle. Ludzie tam się oczywiście kłócą, sposoby wyznawania, otrzymania Biblii w lewej czy w prawej ręce, o buty, czy są brązowe, czy czarne, w niedzielę trzeba założyć i tak dalej. O bzdury się kłócą. A to przecież chodzi o to, czy Pan Jezus jest obecny pośród nas. Czy On się objawia w Bożym Słowie, które jest zwiastowane. Czy On się objawia w Bożym ludzie poprzez swój charakter. Bo tego diabeł podrobić nie może. Boży charakter. Na przykład są takie dwie bardzo ważne rzeczy, które mówią o Bożym charakterze. Pierwsze to są owoce Ducha Świętego. Prawda? Owoce Ducha Świętego świadczą o tym, czy Chrystus jest w nas, bo wszystko inne można podrobić. Apostoł Paweł jako pierwszą cechę Bożego charakteru wcale nie mówi o miłości, wiecie? Tylko wiecie o czym mówi? O cierpliwości. Dlatego, że cierpliwość jest niemożliwa bez miłości. A miłość bez cierpliwości jest tylko fikcją, czy czym gadaniem? Cierpliwość. I następna rzecz bardzo ważna, czy jesteś dojrzałym duchowo człowiekiem. Jakub napisał w swoim liście, a kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym. No i tu jest pewien problem, ponieważ tam nie chodzi o doskonałość. Nikt z nas nie jest doskonałym i nie będzie doskonałym na tej ziemi. Tam jest dokładnie napisane, ten kto w mowie nie uchybia, jest duchowo dojrzałym człowiekiem. A więc dojrzałość polega na tym, chrześcijańska, że panujemy nad własnym językiem. A więc chrześcijanin, który jest pod kontrolą Ducha Świętego, trzyma swój język, to jest takim człowiekiem, który wie, co mówi, a nie powiedział, co wie. To nie jest człowiek, przez którego przemawiają emocje. To jest człowiek, przez którego przemawia Słowo, ponieważ napisane, kto mówi, niechaj mówi, jak? Słowo Boże. Inaczej zwodzi nas serce. Jesteśmy niedojrzałymi ludźmi. Więc kochani, pamiętajmy, kto panuje nad językiem, jest człowiekiem, który jest dojrzałym duchowo. I naprawdę tego się trzeba uczyć, kochani. Brać w pełni odpowiedzialność za swoje słowa. Bo bardzo łatwo jest grzeszyć i potem żałować, tak? Ale lepiej jest nie grzeszyć, żeby nie trzeba było potem żałować. Więc to jest od razu ta sytuacja bardzo tutaj istotna. Więc kochani, pamiętajmy o tym, że te owoce Ducha Świętego są bardzo ważne, ale też ważna jest dojrzałość chrześcijańska. To świadczy o tym, że już nie my zarządzamy w naszym życiu, tylko w naszym życiu panuje Jezus Chrystus. Pismo Święte nazywa to cechą wstrzemięźliwości, tak? Czyli umiejętności powstrzymywania się od pewnych działań z naszej strony, kiedy na przykład targają nad nami emocje, na przykład, tak? Rodzaj niezadowolenia, oburzenia czy czymś innym, trzeba trzymać na wodzy takie rzeczy, bo jeśli nie, to Pismo Święte mówi, że gniew nigdy nie czyni tego, co dobre u Boga. Dzisiaj ludzie nie rozumieją słowa wstrzemięźliwość, od razu myślą o czym innym. Tak. To jest samokontrola. Absolutnie. To jest samokontrola, kiedy umiemy okiełznać, tam jest napisane, okiełznajcie umysły swoje nawet. A tu jest pokazane, że jak wkładamy koniom w pyski wędzidła i wodze, to możemy potem łatwo kierować. Tak samo i tutaj. Właśnie musimy mieć panowanie nad tym naszym językiem, ponieważ jest to obraz tego, że my jako ludzie posiadamy Boży charakter, ponieważ Chrystus sprawia, że jesteśmy pod Jego kontrolą, pod Jego królowaniem. Natomiast jest to bardzo ważne. Jakub pięknie to powiedział. Myślę, że tłumacze mieli z tym problem. Woleli przetłumaczyć w ten sposób. Kto jest mężem doskonałym? No to tak się rozchodzi po kościach. No nikt nie jest doskonały, wiadomo. Tak? Nie, nie. To jest mężem dojrzałym. Ten w mowie nie uchybia. Panuje nad swoim językiem.
I tam jest tak fajnie napisane, że statek, który jest kierowany małym sterem, wiecie, co się dzieje, kiedy na przykład sternik niebacznie przekręci ster w niewłaściwą stronę, to statek się rozbija. I to jest, ja na przykład znam sytuację wiele, kiedy zbory ginęły całe, rozlatywały się z powodu grzechów języka. Że ludzie nie potrafili języka utrzymać na wodzy. Tak? To jest bardzo ważne. Dalej, jakże wielki las zapala mały ogień. Czasami wystarczy rzucić słowo i płonie. Zamiast dla Pana, to dla grzechu. Tak? To wszystko potrafi zrobić język. Więc kochani, przynajmniej ci, którzy stoją na czele, mienią się braćmi, którzy biorą jakąś odpowiedzialność za trzodę Bożą, muszą uczyć panować nad swoim językiem i dawać przykład tym wszystkim, którzy mają problem z opanowaniem własnego języka. Niestety, plotka, obmowa, fałszywe świadectwo powoduje gniew, powoduje to wszystko, że każda wspólnota w taki sposób się musi rozlecieć, jeśli nie będzie jedności, bo Pismo Święte mówi, bądźcie jednej myśli i jedności zdania. Trzeba umieć ze sobą rozmawiać, tak? To jest bardzo ważne. A więc mowa tu jest również o owocach. I pamiętajmy o tym, że Pan Jezus jako można odrzucić ze swojego życia i pozostać nadal religijnym człowiekiem. Ale tu nie chodzi o to. My mamy nie budować na sobie, nie na naszej religii, tylko mamy budować na Chrystusie. Dla nas na przykład jako ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z budownictwem, może ktoś ma to, coś wie na ten temat, ale kamień narożny jest kamieniem oporowym. Jeśli postawimy kamienie narożne i wtedy inne kamienie budujemy z tego fundament, to te kamienie sprawiają, że budowla się nie rozchodzi. Możemy na niej budować. To jest bardzo ważne. Pan Jezus był tym ostatnim kamieniem, tylko z góry, narożnym. On stał się kamieniem dzisiaj węgielnym. Dlatego Pismo Święte mówi, że kto się za daleko zapędza, nie trzyma się nauki Chrystusowej. My musimy pamiętać, że dla nas granicą naszego myślenia, mówienia, postępowania jest Słowo Boże, które mówi o Chrystusie. To jest nasz wzór. I apostoł Paweł do Filipian mówi, bądźcie takiego usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. A więc jest to obraz pokory, prawda, który wypadł się samego siebie, przyjął postać sługi i służył nam. Mógł nas potępić, bo był święty, ale tego nie zrobił. Tylko wziął nasze brzemiona, nasze choroby wziął na siebie. Tak jak Pismo Święte w 15 rozdziale do Rzymian, wy, którzy jesteście mocni, bierzcie ułomności słabych, a nie miejcie upodobania sami w sobie. To jest bardzo ważne. Dlatego ten kamień węgielny, który został odrzucony przez budowniczych, dla nas stał się kamieniem węgielnym i Pan to sprawił i cudowne jest w oczach naszych. Nie chce budować na sobie. Dlaczego nie chce? Nie widzę w sobie nic dobrego poza Chrystusa. Chcę budować na Chrystusie. Nie mam się za dobrego człowieka, absolutnie. Uważam, że jedyne dobro, o jakim Bóg dał świadectwo, to jest takie. Oto Syn mój umiłowany, w którym moja dusza ma upodobanie. Kiedy starożytni złotnicy, kiedy wytrawiali srebro, musieli uważać, żeby go nie przepalić, nie spalić tego srebra. Więc musieli znać taką granicę, w którym momencie trzeba skończyć podgrzewanie, wytrawianie w ogniu tego srebra. I był taki moment, kiedy zobaczył odbicie swoje w tym srebrze, wiedział, że to już jest koniec. I tak samo Pan Bóg podaje nas różnym doświadczeniom do momentu, a zobaczy w naszych reakcjach, myślach, postępowaniu Chrystusa. I to powinna być nasza satysfakcja, a nie mieć upodobania sami w sobie swojej mądrości, nie daj Boże, w świętości, czy w jakimkolwiek pobożności, która jest niestety źródłem jest nasz człowiek, bo wtedy nie ma to nic wspólnego z Panem Bogiem. My sami nie jesteśmy ani święci, ani pobożni, ani sprawiedliwi, bo to wszystko się dzieje dzięki temu, który w nas mieszka, dzięki Chrystusowi, bo wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką mamy w Chrystusie. Bez Chrystusa możemy być oczywiście religijnymi ludźmi. Nawet działaczami religijnymi możemy być. Ale niestety tu nie chodzi o nasze życie, ani też o nasze dokonania, tylko o życie Pana Jezusa, który jest w nas. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże zostanie wam zabrane. Pan Jezus powiedział, że Królestwo Boże jest wśród was, a nawet jeśli ktoś uwierzył, to i was. Ale jest taka zasada, nie może powstać Królestwa Bożego, jeśli Chrystus nie jest na tronie życia. Prawda? Czy Chrystus był na tronie życia Izraela?
Pan powiedział potem uczniom, Królestwo Boże jest wśród was, tak jak Duch Boży jest wśród was, ale będzie taki dzień, kiedy w was będzie. I to jest to. Oni to królestwo odrzucili niestety, odrzucając króla, powiedzieli, że nie mają króla, tylko mają cesarza. Dlatego Pismo Święte mówi, że zostało wam zabrane to królestwo, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. O co chodzi? Owoce. Zobaczcie, znów owoce. Izrael nie wydał owoców Ducha Świętego. Stracił Boży charakter, nie religię. Charakter stracił. Boży charakter. I Pan Chłopac powiedział, w jaki sposób Izrael stracił charakter. Postaci mojej nie widzieliście i głosu mojego nie słyszeliście. Badacie pisma, bo sądzicie, że w nich macie żywot wieczny, one składają świadectwo o mnie. O czym Pan Jezus mówił? Oni czytali Pisma Święte i widzieli tam tylko prawo. I oni zawsze wyszukiwali na temat świętości. I mieli problem. Zjeść jajko, które kura zniosła w sabat, czy nie zjeść, nie? Czy chusteczkę mogę nosić w kieszeni, czy to nie będzie ciężar, który mogę nieść? Do czego oni doszli? Oni walczyli teraz o świętość. To jest bardziej święte. Ktoś wyprzedzi w tych przepisach, bo tamci robią to, a my robimy tamto. Rozumiecie, o co chodzi? To był problem bardzo poważny, ponieważ Pan powiedział owoce. Czytając Bożego Słowa, nie widzieli tam Pana Jezusa. Jak mogli być zbawieni? Czytając Pismo Święte, nie słyszeli głosu Bożego. Jak mogli być zbawieni? Przecież Pan Ewangelii Jana w 5 rozdziale mówi i umarli duchowo. Usłyszą głos Jego i ci, kto usłyszą, żyć będą, tak? Ja też byłem martwy duchowo. Ale pewnego dnia usłyszałem Boży głos Pana Jezusa i było wszystko jasne. Jego słowo rozbiło moje kamienne serce, przyprowadziło do Pana Jezusa i oddałem się Jemu, jestem w Nim, a On jest we mnie. I to jest prosta sprawa, to jest prosta droga zbawienia. Nie chodzi o religię. Chodzi o to, aby był Chrystus w nas, nadzieja naszej chwały, czego dowodem jest Jego charakter. Bo tego nie podrobimy. Tego nie podrobimy. Albo mamy Boży charakter, albo go nie mamy. Tego się nie da podrobić. Kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a kto by, na kogo on by upadł, zmiażdży go. Zobaczcie, jaka tutaj jest sytuacja. Chrystus może być upadkiem dla tych, którzy go odrzucają, i Chrystus może być zmiażdżeniem na tym, kiedy staną przed Nim w dniu sądu. Tak jest. To jest bardzo poważna sprawa. Apostoł Piotr mówi w ten sposób, że ten kamień stał się skałą potknięcia dla tych, którzy nie wierzą Słowu. Potknęli się o Chrystusa. Ale mówi też, że Pan, kiedy przyjdzie, zmiażdży. To jest przykład z Daniela. Nie wiem, czy pamiętacie, jak się kamień urywa z nieba, spada, rozbija podstawy posągu, a potem cały posąg staje się jak plewa, którą wiatr roznosi. A kamień ten wypełnia całą ziemię. To jest Chrystus, który przychodzi jako sędzia, jako Mesjasz, aby sądzić całą ziemię. Dlatego my dzisiaj, wierzący ludzie, musimy zdać sobie z tego sprawę, że tu chodzi o Chrystusa. Zwróćcie uwagę, 4 rozdział, 2 listu do Koryntian mówi tak, że szatan zacienia umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa. Nie zmieniamy religii, nie zmieniamy jakiegoś zboru. Zmieniamy nasze puste życie na życie, które staje się świątynią Ducha Świętego, ponieważ Pan Jezus Chrystus siedzi na tronie naszej chwały. To On dzisiaj jest Królem. Nie żyję ja, żyje we nas Chrystus. Rozumiemy, o co chodzi? I o to wszystko chodzi. Nie o nową religię. Chodzi o miejsce Chrystusa, które zajmuje w naszym życiu. Właśnie to miejsce, na tronie na chwały. Gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali go podobnie, zrozumieli, że o nich mówi, usiłowali go pojmać, ale bali się ludu, gdyż mieli go za proroka. I to jest bardzo ważne. Zobaczcie, ci religijni ludzie, przywódcy, oni w ogóle nie przyjmowali tego, co Pan Jezus mówił, ale lud to kochał. On dlaczego? Bo lud kocha zupełnie w inny sposób. To tak jak między nawet ludźmi się mówi. Mężczyzna kocha oczami, kobieta uszami. Natomiast tutaj, w tym przypadku, lud kocha sercem. To jak ci ludzie mówią, czy serce nasze nie pałało? Dlatego, że ci ludzie może nie są aż tacy wykształceni, mądrzy i tak dalej, aby te wszystkie mądrości ludzkie przyswoić sobie, tą całą teologię tak zwaną, ale oni chcą jednej rzeczy, przemiany serca. Wiedzą, że jak się Bóg serca dotyka, to ono już nie pozostaje takie samo, jakie było. Ono zostaje przemienione.
Dlatego dzisiaj na przykład Słowo Boże, które jest przez Ducha Świętego inspirowane, one dotyka trzech sfer naszego życia. Pierwsze to jest umysłu, ono musi uczyć. Potem serca, ono musi zmieniać nasze wnętrze na obraz Chrystusowy. I trzecia rzecz to naszej woli. Ono musi mieć wpływ na nasze postępowanie. Czyli mamy tutaj dokładnie życie według Ewangelii Chrystusowej, według Chrystusa. A więc tyle, jeśli chodzi o Izraela. I teraz tak, mamy nowy naród. Tu nie jest wymieniony, że jakiś naród zastąpił naród izraelski, na przykład Polacy i tak dalej. Nie. Nowy naród to są ludzie ze wszystkich narodów, plemion i języków, którzy są w Chrystusie. Bo pokój wam wszystkim, którzyście w Chrystusie. To jest ten naród. Nawet kiedy Pismo Święte mówi, że Izrael Boży. Jaki to jest Izrael Boży? Ten, który jest w Chrystusie. A więc ci, którzy z Izraela uwierzyli, są dzisiaj narodem Bożym, bo są w Chrystusie, ale są częścią Kościoła. I to jest bardzo ważne. Dlatego dzisiaj już nie ma tam, jak tam mówią, plemion, języków, narodów i tak dalej, bo wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie, Jezusie, Panem naszym, bez względu na to, jakiego narodu pochodzimy. I dzisiaj Pan jest naszym królem. Tylko, że zmieniła się inna sytuacja. Pan Jezus przyszedł założyć im królestwo na ziemi, bo oni mieli nadzieję ziemską. Nadal Izrael czeka, że będzie królował na ziemi. Jest napisane wyraźnie. W wielu miejscach będziemy królować na ziemi i będą królować na ziemi. Ale my mamy zupełnie inną nadzieję, ponieważ nasza ojczyzna nie jest tego świata. Nasza ojczyzna jest w niebie, skąd jest Zbawiciela, oczekujemy. Co to znaczy, że dzisiaj Królestwo Boże jest w nas, a Chrystus panuje też również w nas. I my dzisiaj, chociaż jesteśmy na tym świecie, żyjemy nie podług tego świata, tylko według charakteru Królestwa Bożego, które reprezentuje Pan Jezus Chrystus. A my dzisiaj Królestwem Bożym my jesteśmy. I to jest Królestwo Ducha i Prawdy, która jest w nas, ponieważ każdy z nas jest świątynią Ducha Świętego, jeśli jest tylko odrodzonym człowiekiem. I następna bardzo ważna rzecz, która tu w tym wszystkim jest, prawda, czyli Słowo. Chrześcijanin żyje według Słowa Bożego. I to jest bardzo ważne. Dlatego Pan powiedział, że jeśli umiłujecie Słowo Moje, przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. Zobaczcie, co się dzieje. Ojciec, Syn i Duch Święty mieszka w nas. Dlatego, kiedy faryzeusze trafiali do zborów, przyjmowali religię chrześcijańską, oni robili taką dziwną rzecz. Nie wiem, czy pamiętacie, gdy się do Tymoteusza jest napisane, aby mężczyźni wznosili ręce bez gniewu i bez farów. To byli faryzeusze. Oni się nawrócili i nadal żyli w takiej sytuacji jak pod zakonem. Dlaczego? Dlatego, że oni wznosili ręce do Boga niebieskich, bo w nich Boga nie było. Bóg był w niebie. A dzisiaj gdzie Bóg jest w nas? Odpowiedziałem, Bóg jest dzisiaj w nas. Do jakiego Boga chcemy ręce wznosić? Jesteśmy pod zakonem, tak. I pod zakonem zawsze jest tak, że walczą o świętość, to jest święci, dlatego mają brudne ręce, pełne krwi. Dlaczego? No bo jak ktoś walczy o świętość, to ten jest zły, ja jestem dobry, bo jestem lepszy, a on jest gorszy. Prawda? To jest właśnie życie pod zakonem. I dlatego podnoszą. Następna sprawa. Izrael podnosił też ręce w kierunku świątyni. W kierunku jakiej świątyni my mamy wznosić ręce? My jesteśmy świątynią Ducha Świętego. I właśnie Paweł o tym mówi, że ci, którzy się nawrócili i są z faryzeuszów, oni wznoszą ręce, bo oni nadal żyją pod zakonem, nie mogą się uwolnić pod tego zakonu. Dlatego kiedy apostoł Paweł głosił te wszystkie prawdy, kiedy przed Jerozolimy, to pierwszą rzecz, jaką Jakub mu zarzucił, jemu, powiedział tak, zobacz, ile tysięcy Żydów uwierzyło w Pana Jezusa, a wszyscy gorliwie się czego trzymają? Pana Jezusa się trzymali? Trzymali się Pana Jezusa? Trzymali się zakonu. Ale o tobie wszędzie mówią, że ty nie przestrzegasz zakonu. I uczysz Żydów, aby zakonu nie przestrzegali. I pewnie się dowiedzą, że ty przyszedłeś. I tak było. Cała Jerozolima była wzburzona, kiedy apostoł Paweł się pojawił. Jeden człowiek przeszkadzał diabłu w Jerozolimie. Chociaż tam było tysiące wierzących ludzi, jakoś nie przeszkadzali Jerozolimie. Diabeł nie boi się religii. Diabeł się boi Ewangelii łaski, gdzie główną postacią jest Pan Jezus Chrystus, a nie przestrzeganie przepisów zakonu. I to jest bardzo ważne. I Paweł zdawał sobie z tego sprawę. I często w jego pismach mamy to różnicę, to podkreślenie łaski Bożej. To jest bardzo ważne.
Widzimy, jak Jakub na przykład lawiruje w swoich listach. Jak to powiedzieć, żeby tej łaski nie urazić, ale też do tego zakonu jakoś tam nawiązać, prawda? Dlaczego? Był Żydem, zależało mu na zbawieniu Izraela i pewnie może dlatego miał takie podejście, że Żydzi muszą wierzyć w Pana Jezusa, ale nie muszą się koniecznie puszczać zakonu, prawda? Tylko co mamy potem, gdy się do Hebrajczyków? Mamy rozdzielony naród. Co to za Izraelita, który wierzy, że Pan Jezus jest aniołem, a nie Bogiem? Pierwszy rozdział o tym mówi. Czy uważamy, że człowiek, który ma Ducha Świętego i ma świadectwo w sobie, on wierzy, że Jezus jest aniołem? Nie. Żydzi, tam Hebrajczycy byli oświeceni, nie byli zbawieni, bo do tej grupy było napisane Słowo Boże. Jest tu do Hebrajczyków. Zwróćcie uwagę. Kto dla nich był ważniejszy? Mojżesz czy Chrystus? No Mojżesz. Służba arcykapłańska Pana Jezusa była dla nich ważniejsza, czy arcykapłan, który za nich składał ofiarę? Dlatego do Hebrajczyków się kończy. Wyjdźcie poza obóz, nosząc pohańbienie Jego. Wyjdźcie z zakonu. Następna rzecz. Nie mają prawa uczestniczyć w tym stole pańskim ci, którzy służą ołtarzowi. Bo która ofiara zbawia? Ta, którą teraz robimy, czy ten, który Aaronita składa w świątyni, która zbawia? No trzeba się na coś zdecydować. A oni trzymali się jednego i drugiego. To jest bardzo ważne. Dlatego my, ludzie Kościoła, jesteśmy ciałem Chrystusowym. On jest głową tego Kościoła. W nas jest Duch Święty, bo jest napisane, kto się łączy z Panem, ten jest jednym duchem. Nie ma ilość duchów w chrześcijaństwie. Co ja mam takie wrażenie, że to chrześcijaństwo ma tyle duchów jak i tyle, co może demonów, tak? Bo o co chodzi? No, każdy ma tam jakiś swojego Jezusa. Każdy ma jakieś tam swoje wierzenie. Nie. Pismo Święte mówi, że są dwie rzeczy, które rozbijają chrześcijaństwo. To jest cielesność, bo cielesność polega na tym, że jak człowiek jest dzieckiem w wierze, to chce, żeby się jak u dziecka cały świat kręcił wokół niego. A on ma się kręcić wokół kogo? Wokół Pana Jezusa. I druga rzecz, dlaczego chrześcijaństwo jest rozbite, to dlatego, że mamy innego ducha. Bo Pismo Święte mówi wyraźnie w liście Judy, że ludzie, którzy nie posiadają ducha, są zmysłowi, czyli kierują się tylko swoim własnym rozumem, swoimi własnymi racjami i powodują rozłamy. Wiecie, należymy jeszcze do tej trzeciej grupy, tak? No to stosujmy się do tego, co Pismo Święte mówi. Bądźmy posłuszni. I tak. Więc kochani, dzisiaj nie Izrael jest ludem Bożym, ale dzisiaj ludem Bożym są wszyscy ci, którzy są w Chrystusie. I my nawołujemy w imieniu Pana Jezusa, pojednajcie się z Bogiem, bo On Pana Jezusa, tego, który grzechu nie popełnił, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Chrystusie Jezusie stali się sprawiedliwością Bożą. No co musisz zrobić? No musisz uznać, że nie ma w tobie nic dobrego. Bardzo często zadaję ludziom takie pytanie. Jesteś dobrym człowiekiem czy złym? A on mówi, no nie wiem. Weź taką wagę, dobry i zły. Jesteś bardziej dobrym czy złym? Jak on mówi, no chyba bardziej dobrym albo bardziej złym. On mówi, o, to już jesteś bliski Królestwa Bożego, ale jeszcze daleko, daleko. Dlaczego? Dlatego, kochani, że według prawa jest taka sytuacja. Człowiek, który jest skazany za grzech, czy za postępowanie swoje na śmierć, musi uznać, że jest winien. Bo dopiero wtedy może otrzymać akt łaski prezydenta na przykład, czy króla. On pisze pismo, królu, popełniłem to i to, jestem winien, ale proszę cię o miłosierdzie. Tak? Tak działa akt łaski. Przyznaje się do winy? Tak mówi sobie, Boże, powiedz tylko, że zgrzeszyłeś, że upadłeś, że zbłądziłeś. Tak? A potem musisz się zwrócić do króla. Wiedząc o tym, że dar łaski Bożej, czy akt usprawiedliwienia jest darem. Nie możesz na to zasłużyć. Druga sprawa, nie możesz myśleć, że nie ma autora i tego, kto to daje, bo ktoś musi podpisać akt łaski. Bez podpisu nic nie jest niewarty. A Pan Jezus podpisał ten akt swoją własną krwią. Dlatego mówi, proście, a będzie wam dane. Przychodzimy do Niego, prosimy Go, przepraszamy za to, żeśmy poczuli, bo mu jak powiemy, nie żałujemy, to król powie, nie ma łaski, bo będziesz robił to samo. Więc on musi przyznać, że on żałuje, że on nie chce
że on nienawidzi tego grzechu, on się od niego odwrócił, to się nazywa pokuta, czyli zmiana całkowicie stosunku do grzechu w swoim myśleniu. I on wtedy przychodzi pod ten akłaski Boże i prosi króla, i król mu daje ten akłaski. I on się cieszy. Nawet może być ten akt łaski wypisany, ale jeśli na przykład nie przyjmiesz tego aktu łaski, to on też nie zadziała. Wtedy zadziała prawo. Jeśli na przykład człowiek odrzuca akt łaski, musi zostać wypełnione prawo. Zapłatą za grzech jest śmierć. To jest bardzo ważna uwaga. Dlatego to jest bardzo proste. To widzimy też na krzyżu. Słuszną ponoszę karę, bo zasłużyłem na śmierć. Pan Jezus nic złego nie popełnił, wiedział doskonale. W związku z tym liczył na co? Na akt łaski Bożej. Zwrócił się do Pana Jezusa z modlitwą. Panie Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego. I otrzymał zapewnienie, które zbudował pewność zbawienia. Nie na tym, że mu się wydawało, że Pan go wysłuchał, tylko na tym, że Pan Jezus dał mu zapewnienie w postaci swojego słowa. Zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. I został zbawiony. Dlaczego? Bo Pan tak powiedział. Miał akt łaski potwierdzony słowami przysięgi. Nie wiem, czy pamiętacie, z Abrahamem było dokładnie to samo, prawda? W 15 rozdziale został usprawiedliwiony, a w 22 rozdziale Bóg przysiągł na siebie samego, kiedy on złożył swoje życie, że ta sprawa już nie jest w stanie ulec zmianie. To, co to znaczy, miał pewność zbawienia. I też ludzie do Hebrajczyków o tym mówi, ponieważ Hebrajczycy przyjęli w judaizmie Chrystusa, jego ofiarę, ale innej rzeczy nie zrobili. Nie złożyli swojego życia. A co było złożeniem swojego życia? Wyjście z judaizmu. A co sprawiało, że mogli być z judaizmu? Ochrzcić się w imieniu Pana Jezusa. Co wtedy Żydzi robili? Wyrzucali automatycznie tych Żydów właśnie ze synagogi. Dlatego wielu Żydów, którzy przyjęło to, co Pan Jezus uczynił, jednak nigdy nie wyznało swojej wiary. Dlaczego? Bo bali się, zostaną usunięci z synagogi. Czy byli zbawieni? Nie. Przyjęcie ofiary Chrystusa nic im nie dało, ponieważ nie zrobili jeszcze jednego elementu, który musi wystąpić, to jest złożenie Panu swojego życia poprzez wyznanie i wtedy ponieść te wszelkie konsekwencje z tym związane. Nam też nie było łatwo, wielu z nas, prawda, kiedy uwierzyliśmy w Pana Jezusa, również ponieśliśmy tego konsekwencje. Ja straciłem wszystkich przyjaciół, praktycznie całą rodzinę, prawda, własna żona mi groziła rozwodem, prawda, więc koledzy w pracy się ode mnie całkowicie zmienili do mnie swój stosunek i tak dalej. Oczywiście nagle się poczułem samotny, ale taki psalm jeden mówi, choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak cię przygarnie. I tak było. Moja własna matka wstawiła szafę do naszej kuchni, aby podzielić kuchnię na dwie części, ponieważ nie chciałabym się modlić przy jedzeniu w jej obecności. Tak, to nie było proste. Potem mama sama to szafę, no może nie sama, nie pamięta, co się stało, ale potem już tej szafy nie było, ponieważ uwierzyła w Pana Jezusa i już nas ta szafa nie dzieliła. Ale kto wiedział, czy tak nie będzie, prawda? Więc kochani, to jest bardzo ważne. Życie złożone Chrystusowi pociąga za sobą pewne konsekwencje i to jest cena. Religia nic nie kosztuje, ale pójście za Chrystusem kosztuje dosłownie wszystko. I to jest bardzo ważne. Cieszę się, że Pan nauczył moją żonę, potem brata. No i wielu moich przyjaciół też, dzięki temu powstał zbór, ale to nie było na początku naprawdę łatwe. Kiedy czytałem Jak ptak samotny na dachu, to był taki moment, kiedy ja również czułem się jak ptak samotny na dachu. Pan mówi, wszyscy mnie opuścili. To też się zdarza, tak? To jest bardzo ważne. Jest cena. Wszystko za wszystko. Pan Jezus oddał wszystko za nas. I tak samo my musimy zostawić wszystko na tym świecie, aby uchwycić się Pana Jezusa. I to jest często cena. Pan Jezus o tym mówił, nie wiem, czy pamiętamy. Jeśli ktoś buduje wieżę, niech obliczy koszty. Albo Pan jest całym naszym życiem, albo bawimy się w religię, bawimy się w chrześcijaństwo. Wytykają od fanatyków. Może tak być. To się zdarzyło. Ktoś kiedyś powiedział, będąc chrześcijaninem, że kochanie tak Pana Jezusa jest fanatyzmem. Kocham takich fanatyków. Słuchajcie, czy myślicie, że ta Maria, która zbiła alabastrowy słoik, wartości dzisiaj 60 tysięcy złotych, tak? Czy ona była fanatyczką? Tak, była. Ja myślę, że było coś takiego w jej życiu, czego inni zrozumieć nie mogą. To jest miłość, która nie zna ceny. Ja myślę, że jest dokładnie to. Ta miłość, która nie zna ceny, przyszłaby nas zbawić. Ale my, którzy złożyliśmy Panu sobie swoje życie, również Go kochamy tak, że nie ma na to ceny. Dlatego całe nasze życie jest podporządkowane Jemu i ratowaniu tych, dla których On też umarł. Bo oni też potrzebują Chrystusa.
Muszą przyjść do Niego i z wyznaniem swoich win i oddać całkowicie Jemu swoje życie. Myślę, że to jest takie łatwe. Kiedyś pewna kobieta, która przyjechała z Niemiec, rozmawiała ze mną i mówiła: bracie, ja chcę pójść za Panem Jezusem. Chcę przyjąć to cudowne Jego zbawienie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ale wiesz, musisz też pamiętać o jednej rzeczy, że musisz złożyć swoje życie i całkowicie podporządkować wszystko Jemu. Ona była księgową i powiedziała: za dużo Pan Bóg ode mnie wymaga. Poszukam takiego zboru, gdzie nie będzie trzeba niczego składać. I znalazła taki zbór, powiedział: człowieku, pobierz tylko regułkę, zostaniesz ochrzczony, jesteś zbawiony, tak? I co? Mówię do niej: i co? Nie, no wiedziałem, że to lipa. Jest pomiędzy. Pomiędzy. Przeraża ją cena z jednej strony, a z drugiej strony wie, że takie łatwe chrześcijaństwo nic nie daje, bo to jest tylko chrześcijaństwo zanurzone w wodzie, gdzie poza tym, że stali się mokrzy, nic się tak naprawdę w ich życiu nie zmieniło. Bo wszystko to są cienie, a rzeczywistością jest Pan Jezus Chrystus. I czego Wam z całego serca, kochani, wszystkim nam również życzę, aby Chrystus był wszystkim we wszystkim. Amen.